Jesteśmy właśnie w Parku Agricola, gdzie trwa pierwszy weekend tramwajowej akademii koszykówki. Zobaczcie, jak przebiegały zajęcia dla dzieci i młodzieży z trenerami Legia Basket Schools. Inicjatorem byliśmy my, bo tak naprawdę tramwajowa akademia koszykówki miała odbyć się w szkołach podstawowych. Natomiast ze względu na panującą pandemię musieliśmy te plany odłożyć i koniec końców, rozmawiając z działem marketingu tramwajów warszawskich, naszego partnera głównego, doszliśmy do takiego fajnego pomysłu, że można by to zorganizować właśnie w okresie letnim na boiskach Agricoli. Jak minęły zajęcia? Była w bardzo przyjemnej atmosferze, dzieciaki bardzo były zaangażowane, akurat miałam przywilej mieć starszą grupę, troszeczkę dzieci w wieku 10-12 i naprawdę świetne umiejętności, duży potencjał, także w bardzo przyjemnej atmosferze i takiej pracowitej. Każdy z nich gdzieś tam na swój sposób w innych dziedzinach wykazywał takie znaczące umiejętności. Zmęczenie widać było i cieszę się z tego powodu, że gdzieś tam nie było takiej nudy, dzieciaki widać było, że są zaangażowane przede wszystkim, bo myślę, że to jest duży problem teraz wśród dzieci, że brakuje koncentracji, słuchania, a tutaj naprawdę trafiłam na taką fajną grupę dzieciaków, które widać, że mają pasję, mają z tego radość, więc mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich dzieci. Na początku sobie zrobiliśmy po prostu taką rozgrzewkę generalnie z dwoma piłeczkami, cały czas doszkalanie tego kozła, bo gdzieś to jest takie najważniejsze, tak, żeby dzieciaki uczyły się kozłowania bez patrzenia na piłkę, cały czas obserwowania, co się dzieje na boisku, więc duży nacisk na to kładłyśmy. Oprócz tego jakieś zmiany kierunku, wiadomo, zmiany za plecami, pod nogą, doszkalania cały czas tego. W międzyczasie też jakieś takie luźne rzuty osobiste, z pół dystansu, wjazdy na kosz, wszystko generalnie oparte na ataku jeden na jeden, które gdzieś wierzę, że dzieciaki będą to wykorzystywały w meczu. No i na koniec zrobiliśmy sobie taki konkursik właśnie, konkurencja slalom, takie troszeczkę tor slalomowy, można powiedzieć. Konkurs rzutów osobistych i tak zwany eliminator, myślę, że to jest jedna z ulubionych zabaw dzieciaków. Na pewno odwiedzą nas jeszcze nasi koszykarze. Wiem, że na finale, czyli 11 lipca, będzie niespodzianka od tramwajów warszawskich. Także myślę, że na pewno zabawa będzie dobra. Trenerzy też widzę, że dobrze się tutaj bawią, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Jestem mile zaskoczony i obecnością tutaj dzieciaków. Bardzo się cieszę, że możemy brać udział też i być częścią, nie wiem, budowania jakiejś zajawki takiej dla młodych sportowców być może przyszłych. Sądzisz, że takie zajęcia pomogą małym dzieciakom odkryć w sobie pasję taką koszykarską? Jak patrzę tutaj na biegających szkrabów, to tak, zdecydowanie. Super zabawa. Z kim pan przyszedł? Z trójką dzieci. A grałem w koszykówkę ogólnie? W koszykówkę, tak. Najmłodszy gra drugiego roku życia. Cały czas koszykówka jest obecna w naszym życiu. A na Legię pan chodzi? Chodzimy od pierwszej ligi, czyli to już 6 lat na meczach. Jak się podoba event dzisiaj? Fajna sobota? Bardzo. Rzucałem piłkę do kosza. Jeszcze tutaj trenowałem przyturlać piłkę z jednego słupka do drugiego. Wszedłem tutaj z bratem młodszym, z nim trochę spędzić czasu, bo lubi też koszykówkę, więc na razie jak z tego co widzę, to mu się podoba. Tak, odblask, wejście, karty do gry, metka i nic. Są naklejki z koszykarzami, wiesz? I oni grają wszyscy w Legii. Wow.